Zobaczcie, zlokalizowaliśmy gniazdo. Jest bardzo płytko. I okazuje się, że po tylu latach ono funkcjonuje. Weź może wyczyść tym wiosłem ten substrat. O, zamulone faktycznie. Zaraz je oczyścimy. No, jeżeli na wiosnę będzie niski poziom wody, to przydałoby się je oczyścić. Dobrze, że te choinki wrzuciliśmy. Znaleźliśmy gniazdo po tylu latach i faktycznie drewno jest zdrowe i jest na płasko położone, nie odwróciło się, też dobrze. Paweł je oczyści, faktycznie zamuliło się. Sandacz jak znajdzie, to też płetwami sobie ten muł zdejmie. Przez to ma takie zaczerwienione płetwy po tarle. On cały czas wachluje, żeby dostał się tlen do ikry. Przez to też brzuchy mają takie zaczerwienione albo czarne. Tu mogliśmy choinkę dać. No. Chyba, że tą targniemy po prostu. No, tak zrobimy. Przeprowadzimy tą, do której mieliśmy kamień przyczepić. Podnieśliśmy sobie dwie choinki, żeby tuż przy gnieździe zatopić je. Pięknie. Pięknie, wzdłuż dwie, jedna przy drugiej. A tu mamy gniazdo. Pięknie. Pozdrawiamy z nadwarty. Z szarpakowcami. Pasuje. Teraz to się ogarnie. Zatem żegnamy Was, słuchajcie, z portu. Jak możecie po Bożym Narodzeniu zrobić coś pożytecznego z choinkami, to polecamy właśnie Wam to. Mimo pogody, mimo warunków, będzie więcej ryb, zwłaszcza na jeziorach. Rzeka sobie poradzi, chociaż w porcie tutaj jak jest muł, to faktycznie te choinki tutaj bardzo dużo zrobią. Ten substrat, który się super przyklei ta ikra, tak jak mówiłem wcześniej. No i by było więcej ryb, jak najmniej takich wędkarzy, którzy, no nie wiem, no z kilkanaście już tutaj przez ten moment, który jesteśmy, złowił. Pokaleczył, bo wypuścił bez łusek, z odrapaną skórą. Zaraz stratą śluzu. Pasożyty, tak. A śluz to jest ochronny na zimę? Nie. Albo nie czaje, albo ludzie nie mają świadomości, nie wiem, sami się wypowiedzcie. My Was zwarte żegnamy. Tymczasem jak Wam się podoba, lajkujcie, subskrybujcie. Będzie dużo subskrybentów. To naprawdę będziemy fajne materiały Wam kręcić. Mamy sandacza nakręconego, odcinki. Mam nadzieję, że wkrótce się pokażą. Tarło z wręgarni z Torkmicka u naszej przyjaciółki położnej Radosławy. Naprawdę warto, zapraszam. Trzymajcie się, dbajmy o ryby.